Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj razem się modlić, trwać w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego i w naszej comiesięcznym spotkaniu ze świętym Józefem, w nabożeństwie do świętego Józefa. Tak jak mówił ksiądz Damian, dzisiaj szczególnie będziemy powierzać Bogu przez wstawiennictwo naszego patrona, świętego Józefa, ale też przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Będziemy powierzać nasze wspólnoty. Te wspólnoty, w których jesteśmy, w których się formujemy, ale przede wszystkim też te małe wspólnoty, w których żyjemy, czyli nasze rodziny. I będziemy prosić przez wstawiennictwo świętego Józefa o to, żeby Pan Bóg leczył te wszystkie rozdarcia, wszystkie rany, które gdzieś powstały w relacjach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w miejscach pracy, w miejscach, gdzie przebywamy, gdzie mieszkamy, z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień. Więc zaczniemy od pieśni, później będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i będziemy razem się modlić. Serdecznie zapraszamy. Zdrowaś, zdrowaś. Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić. Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać. Przyjdź, napłynij, jakim jesteś. Przyjdź, przed Twoim Panem. Ty Panem jest, każde kolano zegnie się. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Każdy język wyzna, żeś Ty Panem jest, kolano każde zegnie się. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Kochani, to jest taki czas, żeby stanąć w obecności Pana, żeby zaśpiewać, że wyznać wiarę, że On tutaj jest obecny i że naprawdę ma dla nas przygotowane swoje skarby. I tym, co otwiera nasze serce na przyjęcie tych darów, jest właśnie uwielbienie, jest wyznanie, że Jezus jest Panem. I On naprawdę wie, czego nasze serce potrzebuje. I On naprawdę, to On nas tutaj zaprosił. Więc postaramy się włączyć w ten śpiew, można też wstać. To jest czas, by wielbić. Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić. Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać. Przyjdź do Niego, przed swoim Bogiem teraz sam przyjdź. Każdy język wyzna, żeś Ty Panem jest, każdy zegnie kolana swe. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Każdy język wyzna, żeś Ty Panem jest, każdy zegnie kolana swe. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić. Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać. Przyjdź do Niego, jaki jesteś. Przyjdź przed swoim Bogiem teraz sam.
żyć. Każdy język wyzna, że z Ty Panem jest, każdy zegnie kolana swe. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Każdy język wyzna, że z Ty Panem jest, każdy zegnie kolana swe. Wciąż największe skarby czekają tych, co dziś wybiorą Cię. Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić. Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać. Przyjdź do Niego, jaki jesteś. Przyjdź przed swoim Bogiem teraz stań. Przyjdź. Panie, przychodzimy do Ciebie, bo potrzebujemy Ciebie, bo czujemy w sercu głód Ciebie, bo pragniemy Ciebie. I Ty to pragnienie nam dajesz w naszych sercach. Gdyby nie to pragnienie, nie przyszlibyśmy tutaj. A więc jesteśmy głodni, czegoś potrzebujemy. Jednak ten świat nam nie wystarczy. Jednak to, co na tym świecie, nie karmi nas tak, jakbyśmy chcieli. Potrzebujemy czegoś więcej. Coś, co przerasta to wszystko, co jest na ziemi. Potrzebujemy Ciebie. Ty, Panie, dajesz nam to pragnienie w naszych sercach. W ten sposób nas pociągasz do siebie. Przychodzimy więc, Panie, bo Cię szukamy. Bo czujemy się słabi, bo czujemy się głodni, czujemy się zalęknieni. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Często słabi, często grzeszni. Ale wierzymy, Panie, jesteśmy przekonani, ufając Twoim miłosierdzie, że Ty, Panie, takich nas chcesz. Że to nie nasze wysiłki są pierwsze, ale Twoja miłość do nas. Więc ufamy, Panie, że pozwolisz nam doświadczyć tej miłości. Panie, chcemy tej miłości. Daj nam Twojej miłości. Może my nie jesteśmy w stanie Cię kochać tak jak powinniśmy. Ale wierzymy, Panie, że jeśli Ty nas uzdolnisz, to będziemy w stanie Cię kochać. Więc prosimy, Panie, i wierzymy. Prosimy o ten dar miłości. To doświadczenie Ducha Świętego, które pokaże nam, jaki jest Ojciec. Że nas kocha, że będziemy mogli doświadczyć tej miłości. Że to nie będzie tylko jakąś teorią, jakimś pobożnym życzeniem. Ale że naprawdę objawisz miłość Ojca. Prosimy, Panie, byś dał nam to doświadczenie Ducha Świętego, aby każdy, kto tu jest, mógł Ciebie spotkać, mógł Cię doświadczyć. Jeśli są jakieś blokady w naszych sercach, które nie pozwalają nam się na Ciebie otworzyć, wierzymy, Panie, że Ty jesteś w stanie to pokazać nam. Bo Duch Święty czasami przychodzi w taki sposób, że konfrontuje nas na całą prawdę, pokazuje nam nasze wnętrza. I Panie, wierzymy, że Ty nam to pokażesz. Ale my nie chcemy się właśnie skupiać na tych naszych brakach, naszych słabościach, ale właśnie na Tobie. Tobie dać chwałę, Ciebie uwielbić. Tobie, Panie, teraz chcemy składać cześć. Każdy język wyzna, że Tyś Panem jest. I nie ma żadnym innym zbawienia. Tylko w imieniu Jezus chcemy wyśpiewać to imię, które znaczy Bóg zbawia. Jezus, 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 Jezus. Tak, Panie, Ty jesteś.
jesteś tutaj z nami. Jezus, 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 śpiewajmy jeszcze. Jezus, 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 pokonał śmierć. Pokonał śmierć, pokonał mój grzech. Zmartwychwstał Pan i Królem jest. Pokonał śmierć, pokonał mój grzech. Zmartwychwstał Pan i Królem jest. Z serca wyśpiewuj to imię. Jezus, 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 Jezus jest tu. Jezus, 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 Jezus. Pokonał śmierć, pokonał mój grzech. Zmartwychwstał Pan i Królem jest. Pokonał śmierć, pokonał mój grzech. Zmartwychwstał że Ty jesteś i że masz imię Jeszua, Jezus, ten, który zbawia, ten, który ocala, ten, który przychodzi z pomocą. Kiedy modliliśmy się przed tym spotkaniem, to mieliśmy takie przekonanie, że Ty, Jezu, dzisiaj chcesz przychodzić jak Samarytanin, który opatrzył rany tego, który wpadł w ręce zbójców. Ty opowiedziałeś tę opowieść uczniom, że pewien człowiek, kiedy schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, a ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. I że tą drogą przechodzili różni ludzie, ale nie zwracali uwagi na tego człowieka. I pewien Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Ty, Jezu, dzisiaj jesteś jak ten Samarytanin, który przechodzi koło nas i zatrzymuje się. I patrzysz głęboko w nasze oczy. Patrzysz głęboko w nasze serca, które często są gdzieś popękane, poranione.
Często są to rany, które zadali nam najbliżsi, z którymi przebywamy na co dzień. I Ty wzruszasz się głęboko tymi ranami i Ty chcesz je opatrzeć z taką ogromną delikatnością, jeśli Ci na to pozwolimy. Chcemy, Panie, dzisiaj stanąć przed Tobą i nie zakrywać tych ran, ale pozwolić sobie na słabość, przyznać się do tego, że jesteśmy pobici, że jesteśmy czasem jak żołnierz po walce albo w trakcie walki, gdzieś leżymy poranieni z raną w nodze, w ręce, w innych miejscach. Chcemy, Panie, przed Tobą odsłonić te nasze słabości i pozwolić, byś zbliżył się do nas, bo Ty chcesz te rany opatrzyć, bo Ty nie stworzyłeś nas po to, żebyśmy leżeli pobici, ale byśmy szli i pełnili Twoją wolę, byśmy pełnili te dzieła, które przygotowałeś nam do pełnienia. Chcemy, Panie, pozwolić się opatrzyć Tobie. Przyjdź, Jezu, Jezu, Jeszua, przyjdź. Wierzę, że Twoje serce krwawi też wtedy, kiedy nasze serca krwawią. Że Ty naprawdę tak głęboko z nami współczujesz. Że nasze serca są Twoim sercem. Ty te wszystkie bóle odczuwasz w swoim sercu. Każdą ranę zadaną naszemu sercu Ty odczuwasz w swoim. Skoro modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty jedno stanowisz z Ojcem, tak jak Ojciec w Tobie, Ty w Ojcu, tak Ty w nas. Jesteśmy Twoim ciałem, Panie. Tak bardzo chciałeś się z nami zjednoczyć. I ja chcę Ci ogłosić Twoją właśnie wielką wrażliwość, Panie, Twojego serca, który nie może być obojętne, bo w sobie odczuwa to wszystko, co my czujemy. Twoje wielkie współczucie, Panie. Twoją wielką delikatność i wrażliwość. Ty, który z taką delikatnością i szacunkiem patrzysz na każdą ranę naszego serca. Ty rozumiesz, co się wydarzyło, kiedy te rany powstawały. Ty mówisz, że to nie był Twój plan, ale że Ty też tego doświadczałeś. Tego, że wychodziłeś z miłością, wychodziłeś z otwartością, a doznawałeś właśnie odrzucenia, doznawałeś zranień. Ja Cię błogosławię, Jezu, w Twoim sercu, które się nie wycofało, które nie odmówiło miłości, które wychodziło z przebaczeniem, z usprawiedliwieniem. I przyjmuje nas za każdym razem, tak jakby się te rzeczy nie wydarzyły. Bez żalu, bez pretensji. Panie, my jesteśmy dziedzicami tej wielkiej miłości.
też posłani, aby w Duchu Świętym tę miłość dawać innym. To miłosierdzie, tę miłość, która przebacza. Może w swoim sercu czujesz, doświadczasz jakieś rany zadane w domu przez rodziców, może byłeś w jakiejś wspólnocie religijnej, może gdzieś czułeś się niezrozumiany, może czułeś się odrzucony, może oczekiwałeś jakiegoś przyjęcia ciebie, jakiegoś przyjęcia innego, a byłeś jakoś negatywnie przyjęty. Pan Jezus chce dzisiaj uzdrawiać te rany. Może nie tylko dzisiaj, ale chce uzdrawiać, ale dzisiaj też szczególnie. I wiesz, że On może to zrobić dzisiaj. Może ci pokazać to, co ci boli. I On może to uzdrowić. Może też trzeba jakiegoś wyjścia. Może do Niego, na Święty Sakrament. Może wyjścia, spróbowanie jeszcze raz wejścia do wspólnoty. Aby Pan pokazał ci, że przez doświadczenie może też uzdrawiać. My się będziemy dzisiaj modlić o to uzdrowienie. Będziemy Panu dawać te rany, które masz w sercu, nasze własne i Twoje. I ufamy, że Jezus chce uzdrawiać, że Jezus uzdrawia. Tak jak 2000 lat temu chodził i uzdrawiał z chorób, tak też i dzisiaj chce uzdrawiać. Bo potrzeba naszej wiary, że wiary mojej, Twojej, że tak się stanie, takiego przekonania, zaufania. No to tak. Także prosimy Cię, Panie, abyś działał, abyś uzdrawiał nas, abyś dotykał nasze wnętrza, abyś nam pomagał to pokazywać Tobie. Stwarzałeś, tchnąłeś na nas swego ducha. Prosimy Cię, byś tchnął na nowo swego ducha, byś nas stwarzał na nowo, byś na nowo zabliźniał te rany, byś dał nam nowe serce. Powiedziałeś, że chcesz nam dać nowe serce i nowego ducha, chcesz tchnąć w nasze życie, byśmy ożyli. Gdzie Twój duch, tam życie. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu, ożyw Cię. Tchnij w nas na nowo, Panie. Przyjmuj Ducha Świętego, przyjmuj Jego łaskę do swego wnętrza, do swego serca. Tam głęboko, wpuść ją głęboko. Uwierz, że jest to możliwe. Że On chce wejść do Twojego środka, do Twojego serca. Pozwól, żeby On przyszedł. Może przebacz tej osobie, która Cię skrzywdziła, która Cię zraniła. Może to była Twoja mama, może to był Twój tata. Powiedz w imię Jezusa, wybaczam tej osobie, że mnie skrzywdziła w tej ranie. Wybaczam po to, abym ja była wolna i abym ja mogła być w łączności z Bogiem. A mogła być w łączności z Duchem Świętym. A mogła doświadczyć tego uzdrowienia, z którym do mnie przychodzisz, Jezu. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu, ze swoją mocą. Przyjdź, Duchu Światło. Przyjdź, aby otwórz nasze oczy i odkryj to, co przed nami zakryte. Odkryj te rany, które są głęboko w sercu, które powiedzieliśmy, zepchnęliśmy też gdzieś w nieświadomość, myśląc, że one tak same z siebie znikną. A ja ufam, Panie, że Ty nas zapraszasz do tego, aby te rany pokazać Tobie. Aby po prostu z nimi przyjść i powiedzieć, no są, nie zniknęły, Panie, ale Ty masz moc je uzdrawiać. Ty masz moc wylać na nie balsam Ducha Świętego. My nie chcemy, Panie, udawać, że nic się nie wydarzyło, ale chcemy doznać uzdrowienia serca i uzdolnienia do miłości, uzdolnienia do przebaczenia. Przyjdź, Duchu Święty, pokazuj nam te miejsca.
krwawiące też, w których cierpieliśmy. Ty, Panie, chcesz, żebyśmy je nazwali też przed Tobą i dali się uzdrowić. Przybądź, Duchu Święty, spójrz z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Zapraszam Cię, brat i siostro, do wstania i do zawołania o Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby przyszedł do mnie, żeby mnie wypełnił. Tak naprawdę ja chcę Ducha Świętego, nie? Pokaż Bogu, że chcesz, naprawdę chcesz. Pomaj mi czystości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą skwarzę, żywą wodą w płaczu. Podaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, biedno cierpi nędzę. Oby co nieświęte, że poślesz Ducha Świętego, aby leczył nasze serca. Już kiedy modliliśmy się przed tym spotkaniem, dałeś nam, Panie, takie słowo z księgi proroka Ezechiela, z 37 rozdziału. Ja wierzę, Panie, że to jest obietnica na dzisiejszy dzień, że to jest zapowiedź tego, co Ty dzisiaj chcesz czynić dla nas, z nami, w nas. Z księgi proroka Ezechiela. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich.
I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak było mi polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał. I duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan. To powiedziałem i wykonam. Może mamy ten obraz z tego słowa, które teraz Magda czytała. Jest bardzo podobny do tego obrazu z sanktuarium, gdzie Maria objawiła się żołnierzowi na polu bitwy. Też może Maria symbolizuje, czy może jest takim symbolizuje obecność Boga, który mówi, który chce uzdrowić tego żołnierza, który może ma być później prorokiem, może ma być później narzędziem. Może właśnie ja jestem takim, może ty, może ja, możemy być takimi prorokami pobitymi, leżącymi na polu bitwy, nie mającymi nadziei, czującymi się, że już wszystko bez sensu, bitwa przegrana, wszyscy zabici, ja też za chwilę pewnie umrę. Przychodzi nadzieja, przychodzi Maryja i mówi, że wstaniesz, pomogę ci, tylko masz zadanie. Masz zadanie, idź prorokuj. Idź. Mów to, co chcę czynić. Głoś Ewangelię. Ogłaszaj to uzdrowienie. Może właśnie jesteśmy jak ci żołnierze pozabijani na tej bitwie. I mówi prorok, że tchnij na tych pomordowanych, że w imię Jezusa ja ogłaszam tchnienie na tych pomordowanych. Ogłaszam tchnienie na nas wszystkich tutaj obecnych, szczególnie poranionych. Tchnienie na te rany. Ogłaszam tchnienie Ducha Świętego na tą oschłość naszych sercach, na tą oschłość spękanej ziemi w naszych sercach. Ogłasza wytryśnięcie nowych źródeł. Ogłasza w imię Jezusa Chrystusa na nas wszystkich uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie z ran zadanych w domu, zadanych w rodzinie, zadanych we wspólnotach, zadanych przez nas samych. Ogłasza, że niech te kości ożyją w imię Twoje, Jezu. Przez Ciebie, Maryjo, że jesteś z nami obecna, jesteś naszym prorokiem też. Ty na nas to ogłaszasz. Posyłasz nam Ducha Świętego od Jezusa.
Wysyłasz nam Twego Ducha na nas wszystkich. Niech Twój Duch Święty stąpi na nas wszystkich. Niech nas uzdrowi, niech nas uwalnia. Niech nas konfrontuje. Niech nas leczy. Niech nas podnosi. Niech łączy te kości. Przyjdź na tych pomordowanych. Przyjdź na mnie zamordowanego. Niech się przyoblegnie pod kością Jezusa Chrystusa. Ścięgna przebaczenia. W imię Jezusa Chrystusa niech te kości przyoblegną się. Ścięgna miłosierdzia. W imię Jezusa Chrystusa niech te kości przyoblegną się we wzajemną służbę. W imię Jezusa Chrystusa niech te kości przyoblegną się we wdzięczność. Jezusa Chrystusa ogłaszamy odnowienie każdej wspólnoty w Kościele Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszamy też jedność między wspólnotami. W imię Jezusa Chrystusa. W imię Twoje, Jezu, ogłaszamy też uzdrowienie ciała, uzdrowienie złamań, uzdrowienie kości, uzdrowienie różnych schorzeń, różnych chorób, bólu pleców, bólu nóg, bólu stóp, bólu głowy, wszelkiego niedopadu, wszelkiego paraliżu, że w imię Jezusa ogłaszamy uzdrowienie tych chorób. Że Pan chce zdrowia dla nas wszystkich. Wierzymy, Panie, że jeśli Ty chcesz, możesz nas uzdrawiać. Prosimy o Twoje uzdrowienia, jeśli taka Twoja wola jest. Szanujemy Twoją wolę. Ale wierzymy, Panie, że Ty możesz nas dzisiaj uzdrawiać. Potrzebujemy Twojego uzdrowienia. Ty, Panie, napełniasz nasze serce. Tchnąłeś życie w ciało mnie. Wezwałeś mnie po imieniu. Panie, Twoje ręce odnawiają moje serce. Wypełnij duszę mą. Wypełnij moje ciało. Chcę być pełny miłości Twej. Tak jak co miesiąc będziemy też pisać listy do świętego Józefa, by on też wstawiał się za nami w tych miejscach, gdzie potrzebujemy uzdrowienia, uleczenia. Więc w tych listach chcemy dziś napisać o tych przestrzeniach, w których jest jakieś rozdarcie, czy to w naszej rodzinie, jakieś pęknięcie we wspólnocie, jakieś zerwane relacje. Chcemy dziś prosić Ciebie, Jezu, przez wstawiennictwo naszego patrona, świętego Józefa, o to, byś Ty przychodził szczególnie do tych miejsc, do tych relacji, z łaską uzdrowienia, z łaską pojednania, z łaską zbudowania na nowo tam, gdzie coś już runęło. I będzie taki moment, gdzie będziemy te listy składać. A teraz chcemy, Panie, dalej Cię uwielbiać za to wszystko, co już czynisz i to wszystko, co będziesz czynił nadal, na tym spotkaniu i też później. Chcemy Ci dziękować, Panie, że Ty jesteś Bogiem żywym i Ty działasz. Miłości Twej, Duch Boży.
posłał mnie. Duch Pański nade mną namaścił i posłał mnie. Duch Pański nade mną namaścił i posłał mnie. Zapraszamy Bartka, żeby powiedział świadectwo. Chciałem stać do Pana Jezusa i do Was. Mam na imię Bartek. Znaczy ja tam często mówię świadectwa, nie wiem, że to już kolejny raz. Nie wiem, czy coś się nowego o mnie dowiecie. Ale no jak się nawróciłem, to było w 2016 roku, 15 w sumie, ale w 16 już tak byłem we wspólnocie. I miałem takie doświadczenie silne, mocne Ducha Świętego. Miałem takie pragnienie w sercu w ogóle głoszenia Ewangelii, takiego zaangażowania we wspólnotę, takiego prowadzenia modlitwy, w ogóle takiego... Chciałem po prostu o tym mówić, tym doświadczeniu Boga, które miałem, jak się nawróciłem. Ja pochodzę z domu, gdzie byłem bardzo poraniony, nie? W domu, ja miałem trudny dom, mama, przemoc, kłótnie w domu i tak dalej. No i byłem w tej wspólnocie i ta wspólnota była nam takim nowym domem, nową rodziną. Ja to traktowałem jako moją drugą rodzinę, nawet czasami pierwszą, bo ja się uczyłem życia w tej wspólnocie.
I na początku doświadczyłem takiej miłości, takiego wsparcia, takiego bycia, relacji, takich prawdziwych, takich pięknych relacji z osobami takie jak ja. Ale w pewnym momencie trochę ludzie się zmienili w tej wspólnocie, kto inny był liderem. Ja tak bardzo byłem, chciałem być zaangażowany. Na początku to tak pozytywnie przyjmowali, ale później zauważyłem, że po prostu zaczęło to przeszkadzać pewnym osobom w tej wspólnocie. Ja miałem naprawdę takie dobre intencje zaangażowania i często byłem odsuwany, często jakby moje intencje były źle odbierane we wspólnocie. Byłem nierozumiany, chciałem też pewne rzeczy rozwiązywać, jakieś problemy, jakieś sprawy i ci ludzie nie chcieli tego robić i traktowali to jako zagrożenie. No i ja, no, oni po prostu odbierali bardzo negatywnie to, co moje pragnienia służby, nie? Gdzie miałem dobre intencje. To mnie bardzo raniło, nie? Bo jakby nie spodziewałem się tego po tych osobach, nie? Które gdzieś tam wcześniej dobrych rzeczy doświadczyłem, że gdzieś tam byłem odsuwany, w ogóle przestałem, nie mogłem służyć, nie mogłem posługiwać, nie mogłem mówić świadectwa, nie mogłem w ogóle nic mówić, nie? Byłem jakoś tak źle traktowany, jakoś jak chory był psychicznie trochę, nie? I po prostu się chciałem odejść z tej wspólnoty, nie? Później się obraziłem i odszedłem w sumie, nie? Z tej wspólnoty. Potem trafiłem do drugiej wspólnoty, też byłem taki, chciałem się angażować, chciałem służyć, ewangelizować i też były osoby, które, liderzy tej wspólnoty, też bardzo źle odbierali to, bardzo negatywnie. I czułem się taki odrzucony, czułem się taki w ogóle, nie wiedziałem co z tym zrobić, nikt mnie nie rozumiał jakoś, nie czułem się rozumiany, czułem się po prostu odrzucony i kurczę, ja tu chcę chodzić na wspólnotę, chcę się tu angażować i ktoś mnie odrzuca, nie? Ktoś mnie nie rozumie, rzucają mnie, nie pozwalają mi posługiwać jak ja chcę, nie? Pamiętam wtedy, poznałem dziewczynę, bardzo mnie to poraniło, nie? Poznałem potem dziewczynę, zostałem z dziewczyną i stwierdziłem, że nie będę chodził na tę wspólnotę, że po co mi to potrzebne w sobie, nie chcę tych wspólnot, w ogóle mam dość tego, nie? Nie będę chodził na żadne wspólnoty. No byłem przez jakiś czas tu z dziewczyną, 2 lata, potem się z nią rozstałem, bardzo ciężko to rozstanie przeżyłem. W ogóle ja mam takie skłonności do uciekania w różne znieczulacze, jeśli chodzi o rany, o ból, więc gdzieś tam piłem, gdzieś też byłem u prostytutki, byłem też, grałem w gry komputerowe bardzo dużo, izolowałem się, w ogóle nie byłem w stanie funkcjonować, ja w ogóle nawet jechałem do Abramowic, żeby po prostu zapisać się na terapię, bo byłem przekonany, że mam depresję. Nie było w stanie nic mi pomóc, w ogóle czułem cierpienie, które ciągle chciałem zagłuszyć. I pamiętam, jedna osoba z jednej wspólnoty, której gdzieś tam chodziłem, no to tam gdzieś powiedziała mi, żeby poprowadził raz adorację. Ja mówię, nie chcę prowadzić adoracji, nie jestem w stanie. Miałem powiedzieć, że nie będę tego prowadził, ale jakoś tak nie mogłem, nie potrafiłem powiedzieć, że nie. Ona mnie zaprosiła na tę adorację, przyszedłem, no dobra, poprowadzę, dostałem mikrofon tak jak dzisiaj, nie? Wprowadzę tę adorację, tę modlitwę. I ja prowadziłem modlitwę i to, co ja się modliłem, to, co ja prowadziłem na głos, tą modlitwę, to Bóg to we mnie robił, to On mnie uzdrawiał, uwalniał, w ogóle mnie odżyłem po tej adoracji i zostałem w tej wspólnocie, ale potem też wszedłem do tej właśnie przymierza miłosierdzia, z którego kiedyś odszedłem i widzę, że Pan mnie prowadzi do tej wspólnoty, że Pan mnie cały czas zaprasza, że pomimo tego, że gdzieś może byłem zraniony w tej wspólnocie czy innej, On mnie zaprasza do tego, żeby w tej wspólnocie, że to w tej wspólnocie doświadczam, uczę się prawdziwych relacji. Nawet czasami jest to trudne, bo jesteśmy po prostu ludźmi, bo jesteśmy słabi, bo mamy różne rany, bo się ranimy nawzajem, ale to bycie we wspólnocie jest dla mnie bardzo cenne, że ja nigdzie bym się czegoś takiego, nie nauczyłbym się prawdziwych relacji opartych na Bogu, na miłości, też na jakiejś tam prawdzie, gdybym nie był we wspólnocie. W moim domu rodzinnym nie ma czegoś takiego, nie ma w ogóle relacji. A we wspólnocie tego doświadczam. Chociaż osoby nie są idealne, ja też nie jestem idealny, ja też jestem poraniony, ale naprawdę doświadczam prawdziwej miłości, takiej prawdziwej, takiej, że to nie jest udawane, że, i takiej, że ona nie jest od tej osoby, że to jest od Boga. No i za to Bogu dziękuję. Dzięki. Chwała Panu. Dziękujemy Bartkowi. Chcemy Was dzisiaj zaprosić do takiego trochę nietypowego zadania domowego. Ponieważ często gdzieś nasze serce pęka, wtedy kiedy gdzieś jesteśmy poranieni we wspólnotach,
rodzinie czy w innej wspólnocie ludzi, wśród których przebywamy. I wydaje nam się, że to jest takie pęknięcie, że już się tego nie da naprawić. Ale dla Boga nie ma słowa niemożliwe. Wszystko można naprawić, wszystko można odnowić. I chcemy was dzisiaj zaprosić do takiego gestu proroczego. Dzisiaj będzie można wziąć do domu takie serce. Takie serducho, które jest rozdarte. I do tego serca będzie dołączona igła i nitka. Już jest nawleczona, więc nie trzeba się stresować, że się nie da nawlec. Da się, już jest nawleczona. Z taką złotą nitką. I to serce już jest, już Pan Bóg zaczął zszywać i już ma kilka szwów założonych. Ale jest takie zadanie domowe, żeby jak wrócimy do domu, żeby to serce zszyć do końca, zszyć je na nowo. I żeby w czasie tego zszywania modlić się, prosić Boga o to, żeby Pan Bóg zszywał te rany. Żeby przychodził i ze swoją łaską, ze swoją złotą nicią zszywał to, co gdzieś się rozdarło, co jest jakimś pęknięciem, czy to w naszej rodzinie, czy w naszych wspólnotach, w tych wszystkich miejscach, gdzie nie domagamy. Tutaj pod amboną mamy serce, które już jest zszyte. Takie serce zszyte czasem ma bliznę, ale ta blizna, to miejsce, gdzie są blizny, to są takie miejsca silniejsze. Tam skóra jest twardsza. To, co Pan Bóg uzdrawia, Pan Bóg przychodzi z takim uzdrowieniem, że On usuwa czasem nawet te blizny, że te blizny się wchłaniają. Tylko On, Jego miłość, Jego Święty Duch ma taką moc, żeby przywrócić na nowo jedność. Nawet tam, gdzie nam się wydaje, że to już jest po ludzku niemożliwe. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w takim zadaniu domowym, to zapraszam, żeby tutaj podejść. Można wziąć serce. Jeżeli też chcielibyście wziąć serce dla kogoś w domu, kogoś, kogo znacie, to też można wziąć serce dla innej osoby. Panie Jezu, to Twoje serce nas uczy przebaczania, kochania i tego, żeby nie wycofywać swojej miłości, żeby kochać brata i siostrę, tak jak Ty nam wybaczyłeś, żeby ich przyjmować takimi, jakimi są, żeby nie szukać, co w nich chcemy poprawić, ale żeby też zobaczyć, że oni też mają swoje zranienia. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas ukrył w swoim sercu. Sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć Twą miłość już czas. Podnoszę swe dłonie, oddając Ci cześć, mocy moja uwielbiam Cię, mocy moja uwielbiam Cię. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan. W Twym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć swą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddaję.
oddając Ci cześć, mocy moja, uwielbiam Cię. Mocy moja, uwielbiam Cię. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan. W gazecie Miłujcie się był kiedyś taki artykuł o chłopaku, który w podstawówce został wzięty przez kolegów, zaatakowany do toalety. Spuścili mu głowę w toalecie i śmiali się z niego, też poniżali go wtedy. Minęły lata, a on nosił ciągle w sobie tę ranę, zadaną przez kolegów z klasy, ze wspólnoty. Ta rana była tak wielka, to serce bolało, że kiedy już miał swoje dzieci, swojego syna, takiego starszego, któregoś razu bardzo się na niego zdenerwował. Ta rana boląca, te wspomnienia z tego, jak kiedyś został potraktowany, bardzo mocno wróciła i zrobił to samo swojemu synowi. U nich, w łazience, w domu. Zaatakował swojego syna, zadał rany, przyjechała karetka, trzeba było szybać, sprawa w gazecie. I ta rana, która zadana była w młodości, w podstawówce, która przez tyle lat w nim siedziała, nieuzdrowiona, nieprzebaczenie, które było. Przeczytał o tym w gazecie ten chłopak, który był prowodyrem wtedy w podstawówce wobec swojego kolegi. Odszukał go wtedy, przeprosił, przyjechał. Widział wtedy, jak wielkie zło zrobił, zadając tę ranę. Natomiast ojciec zobaczył, jak bardzo potrzeba tego proszenia też o uzdrowienie ran, które są w nas z przeszłości. Nie ma tutaj takiej osoby, która nie miałaby rany. Każdy z nas ma jakoś serce rozdarte. We wspólnocie rodzinnej, w domu, ktoś go kiedyś zranił. Uzdrowienie, przebaczenie jest tym, co oczyszcza nas. Pozwala, że zostawiamy to, co się kiedyś wydarzyło i możemy na nowo budować. Także ważne jest to, aby przebaczyć, aby też prosić, aby Bóg uzdrowił to. Są takie rany, które sprawiają, że ktoś nie wychodzi za mąż. Są rany takie, że ktoś odchodzi z pracy. Są rany takie, że ktoś nie jest w stanie budować wspólnot z innym. Bo gdzieś to ciągle siedzi, ciągle wraca. Są takie rany, gdzie nie wiemy, dlaczego funkcjonujemy w taki, a nie inny sposób. Mamy blokadę, a to gdzieś w nas jest. Pomodlimy się teraz o to, aby Pan Jezus w nas to uzdrowił, ale też i przebaczymy tym, którzy nas zranili. Pomyśl dzisiaj, co jest takiego, może to, co Ci przychodzi z podstawówki, z dzieciństwa, co jest w Twoim sercu. Pomyśl o tej ranie, która została wtedy Tobie zadana. O tej osobie, może widzisz ją dzisiaj przed oczyma. Panie, przyjdź i przypomnij nam przez Ducha Świętego to, co Ty chcesz dzisiaj uzdrowić. Przyjdź, Duchu Święty, swojej mocy. Właśnie przypomnienia sobie tego, co się wydarzyło w naszym życiu, o czym może zapomnieliśmy, a co może bardzo zraniło nas we wspólnocie, w grupie. Może byliśmy wyśmiani.
Panie, przyjdź do tych momentów, przypomnij nam to, Panie. Nie po to, żebyśmy cierpieli z tego powodu, ale po to, abyś mógł to dzisiaj uzdrowić. Duchu Święty, przyjdź ze światłem do nas, Kanamazy. Przyjdź, Panie, w swojej mocy. Jezu, Ty na krzyżu modliłeś się za tych, którzy Ciebie ranili. Za tego, który przebił Tobie serce. Ty oddałeś życie. Dla tych, którzy Ciebie opluwali. Ty pozwoliłeś się dla nich otworzyć swoje rany, aby ich odkupić. Jezu, daj nam dzisiaj moc, którą Ty miałeś. Daj nam tego ducha, którego Ty miałeś na krzyżu, byśmy potrafili powiedzieć przebaczam. Byśmy nie chcieli planować i mścić się, ale byśmy byli wolni. Jezu, Twoje imię chcemy dzisiaj przebaczyć. Jeżeli masz przed oczyma tę sytuację trudną, która była w Twoim życiu, kiedy byłeś zraniony w wspólnocie, we wspólnocie, w grupie, w rodzinie, kiedy byłeś upokorzona, pomyśl o tej osobie. Popatrz jej dzisiaj w twarz. Nie bój się. Popatrz z Jezusem. I powiedz w imię Jezusa Chrystusa przebaczam Tobie. Powiedz imię tej osoby. Przebaczam Tobie to, co zrobiłeś wtedy. Nie chcę się mścić. Chcę Ci pobłogosławić. Chcę być wolny od tego, co się wtedy wydarzyło. I pozwól, aby teraz Jezus przytulił Twoje serce. Przytul się do Niego, tak jak Jan podczas ostatniej wieczerzy. Jezus jest blisko Ciebie teraz. Jest w Najświętszym Sakramencie, patrzy na Ciebie, ale też jest blisko Twojej rany, Twojego zranienia. Jezu, przyzywam Ducha Świętego. W mocy kapłańskiej proszę Cię, przyjdź teraz w masce uzdrowienia. Niech Twój Duch dzisiaj przeniknie tę ranę, to co wtedy zostało nam zadane. Duchu Święty, czekamy na Twoje zesłanie. Jesteś duchem jedności, jesteś duchem uzdrowienia, jesteś też duchem parakletem, pocieszycielem. Przyjdź i pocieszaj. Przyjdź i uzdrawień. Jezu, zalej nasze serce Twoją miłością. Ty, Boże Ojcze, jak dobry tata, widzisz tę ranę i chcesz nas przytulić z tą raną, aby ta rana znikła w Twoim sercu. I Twoja moc, Panie, objawi się teraz na mnie. Maria Sentike, Szafalma na Kasyntike, Ria Sentike, Kiriamane, Kiria Sint, Kiriach, Naria, Ria Sint, Święty Duchu uzdrowienia stoń, Święty własce przebaczenia przyjdź, wolności Twojej, Panie, do nas przyjdź. Uwolnij, Panie, z tego, co rano dla nas jest. Nie uwolnij serca nasze, miłością swoją otul je. Uzdrów nas, Panie, uzdrów nas. Duchu jedności przyjdź, Panie, Duchu pojednania stąd. W namiocie swoim mnie ukryję. Przebaczenie jest decyzją Twoją. Nie możesz zrobić tego, że nie podejmiesz Ty decyzji, że chcesz być wolny od tego, że chcesz być poza tym. To prawda, to bolało, to było trudne. Ale Bóg czeka na Twoje tak, na Twoje przebaczenie, aby mógł to w pełni uzdrowić. Nasza decyzja otwiera nas na łaskę Bożą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Panie, chcemy dziś być dzisiaj miłosiernymi. Wiem, jak nas to kosztowało, ta rana, ten ból. Dla jedności. Chcemy dzisiaj przebaczyć. Przyjdź, Panie, do tych wszystkich, którzy żyli w małżeństwach, którzy żyją w małżeństwie. Wiesz, Panie, ile ran było tam zadanych.
tych specjalnie zadanych, tych nieumyślnie. Pani, ile rozdarcia było w związkach, w kłótniach, w cichych dniach, w poniżeniu, w odrzuceniu, w niedocenieniu. Pani, tyle tych rozdarć jest w naszym sercu. To było rozdarte, naddarte, dodzierane ciągle, dzień za dniem. I Panie, wiesz o tym wszystkim. Panie, dotknij dzisiaj tych serc i tych ran. Zalej je winem, miłością, miodem. Niech tam popłynie Twoja słodycz, słodycz Ducha Świętego. Panie, Ty pobłogosławiłeś małżonków, aby byli w jedności, aby się razem nawracali. Nikt z nas nie jest święty. Nikt z nich nie był święty. Słabi, poranieni, budujący relacje, uczący się kochać. Tak, Panie, przyjdź teraz. A chcę przebaczenia tego, co było w małżeństwach. Nawet jeżeli odszedł małżonek, gdy już nie ma tutaj na ziemi go. Panie, te rany czasami potrafią trwać. Ty wiesz i my to wiemy. Panie, dotknij też tego, co jest trudne. Daj łaskę przebaczyć tym, którzy pożegnali swoich współmałżonków, aby ci, którzy są teraz czyści, aby też byli wolni przez nasze przebaczenie, aby niech trzymały ich konsekwencje swoich grzechów tu na ziemi. Duchu jedności stąd, Panie, w mocy swojej przyjdź, w uzdrowieniu w małżeństwach przyjdź, Panie, w pojednaniu przyjdź, umocnij więź tym, którzy razem żyją. Duchu miłości stąd, Duchu miłości przyjdź, Duchu uzdrowienia przyjdź, zobaczeniu naszym przyjdź. Żeby też uzdrowienie, bo przebaczenie otwiera nas na uzdrowienie. Czasami też fizyczny, gdzie Bóg uzdrawia nas fizycznie wtedy, kiedy przebaczamy. Uzdrawia nasze serce. Panie, niech słodycz przebaczenia dzisiaj będzie tym smakiem, który wypełni nasze serce. Chwała Tobie, Panie. A to, co teraz się dokonuje w nas. Duchu Święty, poruszaj się nad nami. Lachner menekin terkia hedra sheri elai. Kichter hadia shara manakin neralai. Kichner haria shari elai. Kirien lachner menetire ter hashari elai. Kier halabanekiar hadia sheri elai. Nechner mebedech. Nechnekia hadia shari elai. Machner bedier lesher abadachtir yeshem. Yachreal ir yashar yelesh. Sheri yachter ki achmer yelesh. On dźwigał nasze słabości, nosił nasze niemoce. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech zakwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń.
i język niemych wesoło wykrzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierza, spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinej sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Obraz. Taka róża zgnieciona. Taka zgnieciona róża i jakby ona tak odżywa, rozprostowuje się i nabiera takich kształtów i jest piękna. Takie właśnie myśl, że mogę być poraniony, mogę być zgnieciony jakoś przez różne doświadczenia, a mimo to nie tracę swojej wartości. Żeby dalej jestem tym kwiatem, tą różą, którą byłem wcześniej. I że Bóg może przywrócić ten blask, którego może ja nie widzę, może nie czuję. O Panu. Panie, uzdrawiaj nasze oczy. Uzdrawiaj nasze oczy w patrzeniu na siebie. Byśmy też w sobie samych widzieli tą wartość. Tą wartość, którą często odebrali nam inni. Przychodź, Panie, z Twoim uzdrowieniem. Zaleje nasze serca, Panie. Pokój trwania przy Tobie. Pokój, który jest owocem pojednania, jedności, miłości. Panie, tak jak po burzy przychodzi spokój, jest pięknie, rzeźko, tak prosimy Cię, aby też w naszym życiu przyszło takie wyciszenie po tym, co się działo wtedy, byśmy wyszli stąd z wyciszonym sercem, uspokojonym, napełnionym Twoją miłością, Duchem Świętym, Duchem pokoju i uzdrowienia. Maryjo, wspomożenie wiernych. Módl się za nami. Prosimy teraz świętego Józefa litanii o to, aby przez jego wstawiennictwo, przez ojca rodziny, który żył z Maryją, z Józefem w jednym domu, aby zostały też uzdrowione relacje w naszych domach, te, które są teraz, obecnie, aby on pomógł nam też żyć w jedności, byśmy potrafili szukać bardziej tego, co buduje, byśmy bardziej chcieli dawać, bo więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Święty Józefie, przyjdź do naszych rodzin, zapraszamy Cię przez tę litanię, przez ten nasz śpiew, do wszystkich wspólnot, które tworzymy. Pomyśl teraz o tych wspólnotach, w których żyjesz, o tym, co Cię łączy z ludźmi i zaproś do tego świętego Józefa. Chryste, lej są,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przez sławne potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchu, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo zbawienia, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośnik ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Podporo w trudnościach, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie wygnańców, módl się za nami. Patronie cierpiących, módl się za nami. Patronie ubogich, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych,
módl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowię go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niebysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chcemy Cię, Panie, uwielbić za to wszystko, czego dokonałeś w naszych sercach, w naszych rodzinach, w sercach tych, za których się modliliśmy, w sercach tych osób, które też oglądały transmisję. Chcemy Cię uwielbić, Panie, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała. Jezusowi chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Nasz Bóg jest pośród nas, a Jego chwały pełna jest cała ziemia. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Wodę zamieniłeś wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg, jeśli nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Amen. Zapraszamy też nie tylko na uwielbienie, tak jak dzisiaj, ale też na nasze spotkania wspólnoty, gdzie nie tylko się modlimy tak jak tutaj, podobnie i inaczej też, ale też się integrujemy, też jesteśmy otwarci na integrację, na rozmowy i tak dalej. Także serdecznie Was zapraszamy w środę o 19:00. Za tydzień chyba nie ma, bo jakieś coś innego będzie, ale...
Za dwa tygodnie. Jeśli ktoś jeszcze chciałby wziąć serduszkę do zszycia, jeszcze zostały są przed Najświętszym Sakramentem. Można podejść, zabrać też dla kogoś jeszcze. Można też z nami śpiewać, jak ktoś tam.